Cześć, witajcie, z tej strony Brawly, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2, noc kruka z modyfikacją The Returning 2.0. Kontynuujemy, słuchajcie, w poprzednim odcinku byliśmy w wolnej kopalni, którą oczyściliśmy. No i oddałem tego questa Lordowi Garondowi. Otrzymałem 1500 sztuk złota oraz chyba 500 punktów doświadczenia. No i teraz bierzemy list do Lorda Hagena i tym samym rozpoczniemy rozdział trzeci, słuchajcie. A co w rozdziale trzecim? Będziemy musieli się na pewno przygotować. Ile mam w ogóle? Jak moje staty wyglądają? Zdrowie 1650, mana 458, inteligencja 206, magiczna moc 4%. Także jakiejś tragedii nie ma. Mogłoby być na pewno lepiej, ale niestety w pierwszym rozdziale, no i właściwie w drugim, pozwoliłem na to, żeby tych punktów doświadczenia mi uciekło dosyć dużo. Dlatego niestety jest tak, jak jest. Mogło być lepiej, tak jak mówiłem, no ale tragedii jeszcze nie ma. To prawda, cały czas mnie boli, że to nie jest że nie mamy tego moda Alternative Balance, no, ale wtedy musiałbym rozpocząć grę od nowa, czego robić nie chcę. Cholerka jasna. No ale na pewno ułatwiłoby mi to rozgrywkę, bo wkurza mnie. Ten Gothic jest naprawdę mocno zbugowany, a Alternative Balance jest na pewno bardziej stabilny i lepszy. Dobra, przemienię się w kropice. No i ruszamy. Ruszamy do Korinis. Oczywiście nie mogę się niestety teleportować bezpośrednio moim kamieniem teleportacyjnym, bo tak to nie działa. Muszę tam niestety lecieć z buta. Także tak to wygląda. Mamy pełno orków oczywiście tutaj, z którymi sobie nie poradzę spokojnie w trzecim, albo nawet w czwartym, albo nawet piątym rozdziale. Oni mi nie uciekną, także spokojna wasza roszczochrana, kochani. Czy ja mogę iść przez wodę lecieć? Mogę lecieć przez wodę, zajebioza. Dobra, także cyk. Oczywiście, jeżeli spodobają wam się odcineczki z tej gierki, to zapraszam was do lajkowania, łapkowania, dlatego że to mnie naprawdę bardzo motywuje. No i jakby to powiedzieć, motywuje mnie do dalszego nagrywania, tak? Także zachęcam. No i pomagacie mi dzięki temu wypromować filmik. Bo jeżeli on ma na przykład dużo łapek, albo nieważne czy w górę, czy w dół. Jak wam się nie podoba filmik, to dajcie łapkę w dół i napiszcie dlaczego. Także na pewno byście mi tym pomogli. Dobra, także tak. My musimy lecieć tutaj. Zapiszę sobie grę po raz kolejny. Założę moją laskę zajebistości. Gdzie to jest? Tutaj. No i ruszamy. Dobra, cudownie. Czekajcie, sobie poprawię jeszcze mikrofonik. Up. Dobra. Jeszcze muszę przejść przez tą kopalnię, zapomniałem. Całkiem o tej kopalni. Oczywiście będę musiał udać się też do tego. No, jak on miał? Alfreda, żeby oddać mu te wszystkie skóry, wszystkie trofea, które zdobyliśmy, bo tego trochę naprawdę było. Którędy to się teraz szło? Dobre pytanie, ja pierdził, nie pamiętam. Jakiś pieprzony, jeszcze ktoś do mnie pisze. To jest jakiś pieprzony labirynt, nazwijmy to. Na górę? Chyba tak, albo i nie, albo tak, albo nie. Ciemny grzyb. Ta muzyka, jak w jakimś horrorze tej. Nie no, najgorsze teraz nie pamiętam, jak się szło kurwa do tej kopalni. Wow. Ale tego się nie spodziewałem, że tu będą jeszcze pełzacze. Dobra, wiecie co? Zwaliłem sprawę, niestety. Tylko problem polega na tym, że nie mam żadnych punktów życia. Znaczy nie życia, ale żadnych mikstur. To mnie trochę niepokoi. Coś mnie zauważyło? Nie, myślałem. Oj. Nie, dobra, to jest bez sensu. Na pewno nie tędy, bo z tymi pełzaczami na pewno bym sobie poradził. Chociaż mógłbym je zabić, no ale kurde.
Chociaż nie, ja muszę je zabić, bo to jest dla mnie marnotrawstwo punktów doświadczenia. Przydałoby się kurde więcej tych tych mikstur, no. Zapiszę grę po raz kolejny i spróbujemy jeszcze raz. No czemu to mnie, no czemu go nie zaatakowałem, nie trafiłem, no to mnie właśnie, dlatego mnie ten alternative balance niezmiernie wkurwia, no! Boże święty, jak ja, no koleś stoi z 2 metry ode mnie i go nie trafiam, no! I jak to się ma mnie denerwować, kochani? Jak to mam się nie denerwować w tej pieprzonej grze? Gra to jest totalne gówno, jeżeli chodzi o stabilność. Dobra, uciekamy. Dam radę, choćby nie wiem co. Dobra. Nie! Jeszcze go nie zabiłem. O! Jeszcze myślałem, że go nie trafię, nie? Gdybym nie trafił i bym zginął w tym momencie, to bym się naprawdę nieźle zdenerwował, no ale dobra. Zależało mi na punktach doświadczenia, słuchajcie, i na tych płytkach, i na tych... na tych trofeach, bo to jest dodatkowy hajs dla mnie, a pieniążki są dla mnie teraz bardzo ważne akurat. Potrzebne. Bardzo. Dobra, co my tutaj mamy? Cyk, cyk. Ciemne grzybory też bierzemy. I chyba to wszystko. Dobre pytanie, gdzie się szło teraz do tej pieprzonej kopalni? Znaczy do Gorinis. Na pewno nie tutaj, tędy. Dobra, tutaj tylko chodzę dookoła. Także na pewno nie tutaj. Teraz nie pamiętam, skąd ja przyszedłem, nie? Żeby nie trafić tylko w to samo miejsce, haha! Ale to będzie śmieszne, zanim trafię do kolejnego rozdziału, czyli tego trzeciego, to już będzie koniec odcinka pewnie, no ale trudno. Czy to w tą dziurę się szło? Bo tam jej na pewno jeszcze nie było. Co tutaj leży? Miecz pod... Aha, dobra. To taka świecąca budka mnie zmyliła. Dobra, tutaj mnie jeszcze nie było, nie? Chyba. Pełno ciemnych grzybów, których nie brałem, a dzięki temu możemy zdobyć... zdobyć, słuchajcie, punkty many. Robiąc pewnego rodzaju ciastka. Albo zupy. Zupy chyba, jeżeli chodzi o grzybory. Już nie pamiętam. Dali Bezi, musimy trafić szybko do tego. To Gorinis. Chyba tędy. Miecz potępionych, kolejny. Gdzie ja muszę iść? Cholera jasna. Tutaj chyba. Nie, tu ja chyba trafię z powrotem do tego, do Gorinis. Nie do Gorinis, tylko do Górniczej Doliny. Chyba. Zaraz zobaczymy. Tak, do Kurnicza Dolina, kurwa mać. Dobra, wiecie co, spotkamy się za chwilkę. Naprawdę zrobię to poza odcinkiem, żeby was nie zanudzać, bo może to trochę potrwać. Dzień doberek, witam ponownie. Tak, oto jesteśmy w trzecim rozdziale. Cena zdrady. Także zajebiście, czekajcie, tylko teraz tak. Jako, że grę mi przed chwilą skraszowało, muszę ponownie pobawić się tą jasnością. Nazwijmy to. No i ruszamy, kochani. Ruszamy. Teraz tak, jest tak dużo rzeczy, których muszę zrobić w tym momencie, w trzecim rozdziale, że nie wiem od czego cholera jasna zacząć. Bo najpierw będę musiał się przygotować, czyli najpierw będę musiał wyuczyć się. Czekajcie, ile ja mam w ogóle punktów? Punktów karmy. Karma Beliara 35. Przy 50 będę mógł dopiero rozdać. Karmy Inosa też będę potrzebował 50.
Damy sobie oczywiście kolejne punkty w inteligencję. Dlatego, że to jest dla mnie bardzo ważne. Coś mnie goni? Czy nie? Dobra, myślę, że coś do mnie biegnie, cholerka jasna. Ale priorytetem jest, żeby póki co zdobyć mikstury. I oczywiście stworzę, dlatego że dzięki temu to jest dodatkowa inteligencja dla nas. Tu chyba powinien być przywoływać, nie? W trzecim rozdziale przynajmniej. Nie, czekajcie, to był czwarty ro... Czwarty? Albo trzeci? Tu jest, dobra, w trzecim rozdziale. Mi się kurde popieprzyło. Fajnie wyglądają w tym, na tym teksturpaku. Dobra. Ładny naконец ты встрел. A ty kto? Очередной приспешник Бель? Моё имя тебе ничего не скажет, но у меня, надеюсь, ты выслушаешь его. Ну говори. Я пришел с предложением. Он видит в тебе огромную силу. Сейчас ты сражаешься на стороне его брата. Что сделал для тебя этот твой бог? Уверен, что ничего подобного у него и в мыслях не было. А мой хозяин мог бы тебе дать куда больше. Ты получишь все. Власть. И будь уверен. Ну так как? Скажу, что для тебя. Давай тебе иной опции. Что? Добра. Гинь. Ło kurde, to są jakieś prosy. O rany. Sobie jeszcze przyzwał jakiegoś szkieleta. Pomóż mi, Lester! No, jesteś na ryb. To akurat od twojej ostatniej porozmawiaj z... O cholera, ej, tego się nie spodziewałem, że to takie prosy będą. Jak ja mogę pokonać? To jest kurwa niemożliwe z moją, nie wiem, z moją siłą. O rany. No to się zdziwiłem, teleportacja nie, kula ognia nie, teleport nie, czekajcie. Bo mam jeszcze coś takiego jak przemiana w przepice, nie. O, jak zniszczenie ożywieńca. Ciekawe, czy to zadziała na nim. No dalej, spróbuję jeszcze raz. Mojej siły. Lepiej było tu nie przychodzić. Co? Kilfe! Przyjacielu! Mój ty drogi! Nie da się! No nie mogę! Choćbym chciał, nie mogę. Ja go nie zabiję nawet. Za duże te dipsy ma. Dobra, stąd wypierdzielam. I to w trybie natychmiastowym. Teleportacja do wschodniej bramy Korinis. Z klasztoru ognia. Nie! Powolutku. No tak, zrespiły się potwory. Jeszcze mnie nie zauważył na szczęście ten tutaj koleżka. Co to jest? Nowicjusz mroku. To jest jakiś nowicjusz, czyli teoretycznie powinien być słabszy od tego mrocznego Herolda. Nazwijmy to, zobaczymy. Czekajcie, zaraz go spróbuję pokonać. Bo tamten władał jakimiś potężnymi kurde błyskawicami. Kozak. No tak, zapomniałem, że nie mam żadnych mikstur życia. Spróbujemy. Chocia! Nie. Nie, dobra, to nie ma sensu. A pierdolę, tacy mocni te mroczni, te poszukiwacze są. No ja nie mam z nimi szans. Bez kitu tutaj. Chyba, że bardziej jeszcze inteligencję podpakuję. Chyba, że oni są jakoś odporni na te czary magiczne. Chociaż wątpię. Chociaż cholera jasna wątpię. No nic. No nic. Czyli jestem jeszcze gównem. Takim wielkim. O rany. Dobra, co wy macie ciekawego w swoim zapasie? Handlujmy, kolego. Mnie bardzo interesuje akurat winogrono bierę. Roślina lecznicza może nie, wino nie. O tak, zapominam całkiem, że w tej modyfikacji już naprawdę trzeba kupować właściwie praktycznie wszystko. Znaczy, może przesadziłem, że praktycznie wszystko, ale dużo rzeczy
Dlatego, że dużo rzeczy są mi potrzebne. Zurisie, a ty co masz, koleżko? Ja bym potrzebował od ciebie, panie koleżko, nie, to nie. Ale a torba alchemika też nie. Kurde, ja myślałem, że gościu będzie miał ten kamień runiczny, bo one są mi potrzebne do tego, żeby wbijać inteligencję. Ale też nie ma. No nic. Tak sobie pochodzimy, kochani. Kantar. A ty masz pochodnie i właściwie już nic ciekawego. Rengaru nie chce z tobą rozmawiać. Nie po coś się musiało. Co? O co mu chodziło? Winogrona bierzemy, dlatego z tego co słyszałem, może to mi się przydać na inteligencję. Serżuty bierzemy, kiełbasę bierzemy. Gulasz bierzemy. Nie wiem, czy będzie mi potrzebne, ale biorę tak, wiecie, na wszelki wypadek. W razie W. No i co, możemy chyba lecieć do Lorda Hagena, co? O, jeszcze zrobimy sobie tylko... Czy ma... Ile? Dla ciebie. Że mi powróżył. Opowiem. To jest doświadczenie, nie? Zawsze. To wszystko. Хорошо. Внимай. Больше. Cholerka jasna. Teraz tak. Jeszcze będę chciał iść do... Ile mam w ogóle kasy? 3200. Co ja chcę te punkty rozdać nawet, nie wiem. Czy w manę, czy nie? Tylko ile mnie skasują teraz za to? Cholera, cholernie dużo będę musiał zapłacić. Na tym etapie. Receptur mnie żadnych nie nauczysz, rozumiem, spoko. Czysty spirytus, bierzemy, wszystko. Co ty jeszcze masz? Kwarcyt, nie, rób cienio stwora. 60 tylko sztuk złota? Biorę. Sprzedam za więcej. Kły błotnego węża, też sprzedam za więcej. Co tu jeszcze masz, koleżko? Sól. Ciemne grzyby też wezmę. Na pewno sprzedam za więcej. Cholera jasna. Napój wytrzymałości to już nie. Odtrutka też nie. Receptura eliksir ochrony przed magią. 5000 sztuk złota. Gdybym się tego nauczył, na pewno inteligencja by mi wzrosła też. No ale kuźwa. Za drogie. Za drogie, kuźwa. A ty, panie Haradzie? Przyniosłem ci zardzewiałe bronie, dobra, trochę tego mam. Tylko szkoda, że tak mało. Szkoda pieniędzy, że tak mało pieniędzy za to dostaję. Dobra. Od ciebie, Brianku, będę chciał kupić na pewno. Na pewno stalowe pręty. Tak jest. Dobra. Teraz będę chciał iść Elrich. Tu nie. Torben. Wytrychów nie chcę, chociaż czekajcie, bo on poza wytrychami też ma czasem jakieś inne rzeczy. Jak ja mam wielką głowę. Temat steru. Okej, okay, zabrałem za free. Jabłko. Te wszystkie jabłka i inne pierdoły mogą mi się przydać w... O, Diego! Dobrze, że cię... W czymże? Dużo się tu pozmieniało od mojej ostatniej wizyty. Najpierw muszę jakoś stanąć na nogi. Ale w czym problem? Muszę się dostać do górnego miasta. Ale nie jestem mieszkańcem, a nie mam dość złota. Mam ci po... W żadnym wypadku. Mam trochę pieniędzy. Ktoś musi mi je przy... Gdzie schowałeś? Na placu wymian. Na to... Tylko upewnij się. Jakie ją... Torba. Dobra, spoko. No, tam же i нашёл. Думаешь, какие дела у меня были у прохода? Это одно из ответвлений заброшенной шахты, про которое все забыли. Забираешься на плато, прямо под шахтой, по которой идёшь в Хари. Kurde, właściwie to...
Właściwie to... nie wiem, o czym teraz była mowa, niestety. Bo przewinąłem, jak zwykły, kurde, nie wiem, osobnik, który nie interesuje się grą. Rupert, nie szczamy! Tam obok strażnika jeszcze szczanie, no co za kurde podła bestia. Dobra, ten też niczego nie ma. To lecimy do Lorda Hagena. Po oko Inosa, w cudzysłowie po oko Inosa, bo tego oka Inosa niestety jeszcze nie dostaniemy. Stop, taki chłodszy. No nie, nie mów, że kurde, zostałem, jakiś przypał odwaliłem. Ja pierdzielę, muszę iść do Lorda Andrei się wyspowiadać. Mam nadzieję, że nie będzie chciał dużo pieniędzy ode mnie. Bo czasami też sobie, nie wiem, zażąda, może zażądać 3000 sztuk złota, których kurwa nie mam nawet. Rany boskie. Schowaj tą pałkę. No tak, będę musiał jeszcze iść do Alfreda na pewno. Czekajcie, tu jeszcze mamy gościa, który mi nas sprzeda spirytus i inne pierdoły. Gdzie jesteś, gościu? Bromor, nie ty. Kurde, gdzie jest ten... gość, obywatel? Tu siedzi sobie, Karagon. Pokaż mi swoje towary. Dobra, czysty spirytus, jabłuszko, gin. No i zobaczcie, jak mi się pieniądze rozpiją. Miód! Miód jest na pewno potrzebny. Chleb też na pewno będzie potrzebny. Dobra, złota moneta. Złota moneta za złote monety. No normalnie coś pięknego, słuchajcie. Normalnie wymiana życia. Dobra, lecę do Lorda André, bo jeszcze braknie mi kasy za to, żeby się... Żeby zapłacić tą grzywnę. Ciekawe, ile będzie chciał ode mnie. O rany, aż się boję. Zaraz kuźwa jego mać zobaczymy. Właściwie te punkty będę musiał jakoś rozdać, jakoś naprawdę mądrze rozdać. A więc ile? 700. O jest dużo. Cholernie dużo, no 750 sztuk złota ode mnie zgarnął. Ja pierdzielę, za co? Przecież się nie biłem. Są jakieś... A co to jest? Jakaś tablica? List gończy. List gończy, list gończy. List gończy, list gończy, list gończy. Co to jest? Cholera. Zadanie żywy albo martwy, zadanie żywy albo martwy, list gończy. W zamiast Koris wyznaczona nagrodę za głowę bandyty Kiriksa, zwanego Brzytwa. Nagroda jest żywego bądź martwego. 1500 sztuk złota. Lord André. O, nie mówcie, że w trzecim rozdziale mam kolejnych bandytów do pozabijania. Czekajcie, muszę się zobaczyć, o co chodzi. Ale jeszcze nikogo nie zabiłem. Teraz nie wiem, o co chodzi. Czy ten, ta tablica, ona tutaj stała od pierwszego rozdziału i to są ci bandyci, których zabiłem już chyba w pierwszym rozdziale albo w drugim. Te głowy się zbierało. Czy to jest zupełnie coś nowego od trzeciego rozdziału? Teraz nie wiem, cholera jasna. Będę musiał w necie poczytać, gdzie ja znajdę tych bandytów. Ale jeżeli tak, to naprawdę spoko sprawa, bo po pierwsze zdobędziemy dużo złota. Tak, bo widzicie, za jednego bandyty teraz 1500 sztuk złota mi oferowano. Oraz to jest dodatkowe doświadczenie też. Także super, ale bardziej mi zależy właściwie teraz na doświadczeniu. Nie na doświadczeniu, na złocie, niżeli na doświadczeniu. Dlatego, że naprawdę... Na inteligencji mi też zależy bardzo. Także będzie co robić, słuchajcie. Strażnik bramy. Gerbrand. Z tobą nie pogadam, cały czas ma na mnie focha. Tutaj też był, z tego co pamiętam, kupiec. Dobra, będę musiał iść do tego Alfreda. Nie mogę o tym zapomnieć. Alfredo Cariente. Fajne te pancerze mają, kuźwa, ci paladyni. Podobają mi się. Sytuacja jest groźniejsza niż... Stoj, ty nie możesz... Ludzie nazywają... Mnie stało известно, что... Nie думаю, что они ведут какие-либо дела с наемниками. Я хочу, чтобы ты расправился с отрядом. Нельзя допускать, чтобы это мерз... Погоди, не кипятись. Даже если... Co? Спасибо. Тебе. Co? Ogniem i mieczem. Lord Hagen chce, abyś pozbył się wszystkich poszukiwaczy, którzy zebrali się w starej wieży Dextera. Przecież to samobójstwo, chociaż nie takie rzeczy w Górniczej Dolinie. Jak ja sobie kurwa z jednym nie mogłem poradzić, poszukiwaczem, a co dopiero...
Nie wiem, ile tam ich jest, dużo pewnie. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, kuźwa, bardzo. Gdzie lecimy? Lecimy jeszcze tutaj do kupca. Lutero. Zobaczymy, co on ma. A, tam jeszcze był alchemik. Tutaj jeszcze mam alchemika, zapomniałem. Dobra, Lutero. Chodź, koleżko. Да, мне действительно один из моих постоянных покупателей здесь. Если быть точным... Почему я? Да потому что ты ч... для поиска этих вещей, поскольку найти их будет совсем... А что? Речь идет о трех драгоценных статуэтках. Могу сказать, а если еще придать красивую... И твой покупатель... Насколько мне известно, несколько лет назад эти статуэтки... Видели... O, czyli do Górniczej Doliny będę, do Górniczej Doliny będę musiał iść. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz, koleżko? Co ty masz? Łuk myśliwski to mnie nie interesuje. Właściwie mikstura to też mnie interesuje. Pierścień mocy mnie nie interesuje. Szkatułka z klejnotami też nie. Skała krystaliczna też nie. Węgiel też nie. Pierścień mocy nie, właściwie niczego. Czekajcie, a on miał w ogóle... Weźmy sobie towary jeszcze. Dobra, Despol. Ja myślałem, że to jest ten. Szczaw królewski. Zadanie pazury zębacza zakończone. Czyli zrobiłem questa, o którym nawet nie wiedziałem. Jak miło. Ej! Byłem w Górniczej Dolinie. I co? Jak wygląda sytuacja? Złoża się wyczerpały. To a pro... O, kamień runiczny otrzymałem. Jak milutko. Dobra, co ty masz? Menzurka mnie interesuje, sól to też nie, otwieranie zamków, starożytna astronomia, źródło alchemii, receptura eliksiru leczniczego, rubin, szmaragdy, pierścień wiecznych zwycięstw. Kurde, ale on ma tych rzeczy. Czysty spirytus, zobaczcie ile on ma spirytusu, cholera jasna. Na pewno by mi się przydał. Spiryt by mi się przydał, spiryt jo. Tylko czekajcie. No coś bym musiał mu sprzedać, cholera. Tylko dobre pytanie, bo nie wiem co. Dobre pytanie, bo nie wiem co. Orgowy morgest. Co ja tutaj mam? Ja pierdzielę. Coś za co mógłby mi zapłacić sporo złota. Dragmora. Dobra, to mu sprzedamy. Sprzedamy mu jeszcze ten łuk myśliwski. Sprzedamy mu jeszcze kuszę. Ze strzał na pewno też nie będę korzystał, więc... Strzała, bełty, out, magiczna strzała, ognista strzała, out. Co tu jeszcze mam? Mam pełno rzeczy z tego co widzę, złota moneta, nie, czarny kryształ. Nie wiem, kurde, boję się, że niektóre rzeczy mogą mi się przydać. Srebrne naczynie na pewno mi się nie przyda, złota szkatułka na pewno też mi się nie przyda, szmaragd też mi się nie przyda. Rubin też nie. Złoty puchar Karima. Piecznik. Złota misa. To było dla... Tytoń jabłkowy. Dobra, zobaczymy ile spirytusu mogę kupić. O, dobra, dużo. Dużo kupiłem, spoko. Okej, kochani. Teraz lecimy do teleportacja. Do obozu myśliwskiego. Dlatego, że tam też sporo pieniążków sobie zarobimy na sprzedaży tych wszystkich pierdół. Musiałem się napić, sorki. Także przynajmniej wiem, gdzie mogę spirytus kupić, bo jeszcze... Bo jeszcze tego spirytusu sporo miałem, 25 chyba. Alfredzie, kochany mój ty, drogi. Wszystkie kły zęby, cyk, wszystkie rogi, cyk, wszystkie skóry, cyk, na gość dużo nie zarobiłem niestety. Ach, szkoda. Dobra, pogadam sobie, zobaczymy czy można o czymś pogadać ciekawym. Chyba nie. Dobra, 50 doświadczenia dostałem, spoko. Falk. Nie, no rzadkich trofeów raczej jeszcze nie zdobyłem. Co nowego wydarzyło się w obozie? Raczej nic. Miastni pogawarywają, że niedaleko od fermy Bengara pojawiła...
По всей видимости, они пришли сама по себе этот, но когда они сбили... И что ты... Чтобы ты разобрался с ними, как так... Dobra, czyli do Berengara będę musiał rozprawić się z kąsaczami, spoko. Dobra, tu raczej już niczego się nie dowiem. Ale kolejne questy jakieś mamy, w obozie wszystko w porządku, o. O, czyli kolejny bosior teraz będzie. Spoko. No i jeszcze muszę pogadać tylko tutaj z tym panem, z barem. Ale od niego raczej niczego nowego się nie dowiem. Dobra, kochani, także my teraz lecimy do klasztoru paladynów. Dlaczego? Paladynów, Boże. Do klasztoru Inosa, dlatego że tam nauczymy się czwartego, nie, trzeciego kręgu magii. Trzeciego, dobrze mówię? Trzeciego, tak. No i stworzymy też kilka mikstur. Cholera, co tam jest za zebranie? Tak. Dobra, dziękuję. Nauczmy tworzyć runy. O cholera, ognista klatka. Przyzwanie ognistego golema. O cholera, mać, dużo tych rzeczy. Mała burza ognia. Ognista klatka? Co to jest? Co to jest w ogóle za... Cholera, ja nawet nie wiem, co to jest za... Niech. Za czar. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Panie Goraksie, co ty masz? Ja bym chciał ciebie kupić, proszę pana, węgiel nie. O, kamień runiczny na pewno. I chyba to wszystko. Właściwie niczego ciekawego nie masz. Ja mam jakieś książki jeszcze, które mogę ci sprzedać właściwie. Za mało pieniędzy. O, starożytną astronomię, bo na pewno ją przeczytałem, także już mi się nie przyda. Winogrono kupię na pewno. Jak widzicie, ten odcinek to jest taki stricte przygotowywawczy. Będę musiał 3500 sztuk złota zrobić. Możliwe, że zajmę się tymi bandytami, o ile oni naprawdę istnieją. Dlatego, że wtedy... Jestem gotów do treningu? Jakiego treningu? Broń dwuręczna. Nie. I naprawdę nie... Czy wygląd... W porządku. Ma... No da... I Garas. Tak się nas... Zagroził, że daje mago. Zrobiłby... To za... Oczywiście. Ile? Rzecz jasna, nie mam wiele pieniędzy. Dobra, przyjmę tego questa. Także spoko. Jeszcze idziemy do Nerfariusa, do tego alchemika. Zobaczymy, co nam ciekawego powie. Znaczy nie, może, że powie, ale co nam ciekawego sprzeda. Yeah. Neoras, Boże, jaki Nerfarius. Pokaż mi swoje towary, kolego. O, kamień runiczny miał. Fajnie. Ognista pokrzywa. Menzurki kupimy też. Najlepiej wszystkie. Czysty spirytus też kupimy. No i chyba to wszystko, co koleś miał. A tutaj co ma? Druidzi. Na pewno to czytałem, bo kojarzę. Oto orkowy eliksir. Orkowa mikstura? Wow. Dobra, on mnie czego już nie nauczy. Wszystkiego się wyuczyłem. Co mogłem się wyuczyć, to się wyuczyłem. Dobra. Spróbujemy, kochani, teraz zrobić mikstury. Mikstury many, mikstury życia. Dlatego, że mam chyba odpowiedni sprzęt do tego. Przygotuj specjalny mikstury. Czy to ze specjalnych mogę się nauczyć? Nie. Przygotuj mikstury z mutagenami. Czy mogę coś na... Użyj eliksiru zręczności. Dodaj mutagen zręczności. Dobra. Poszło. Myk. O efektach stałych. Coś możemy? Eliksir życia. Poszło. Eliksir życia. Poszło. Eliksir życia. Poszło. Eliksir życia. Kurde, sporo tych eliksirów będę mógł zrobić. To jest o efektach stałych na pewno, o efektach stałych. Eliksir życia. Ewidentnie.
Wytrzymałości przyspieszenia. Coś tutaj, napój wytrzymałości, napój szybkości, czarna chwała. A zrobię. Taki jeden na wszelki wypadek. Mikstury leczenia. Ekstrat leczniczy, esencja lecznicza. Zobaczymy, czy dzięki temu wbije nam inteligencja. Kurde, na razie nic się nie pojawia. O, poszła, dobra. Teraz pobawimy się troszkę z ekstraktem. Tych mikstur cholernie dużo będę mógł zrobić, także... Dobra, kolejna inteligencja, super. Mam nadzieję, że tak z 5 punktów przynajmniej uda się wbić, byłoby naprawdę miło. Jeszcze nie wiem, ile mogę wbić tak naprawdę. O, no i poszło. Coś tam się skończyło, tylko nie wiem co, mikstury manę mogę zrobić, czy nie? Nie, czyli coś tam się skończyło, czyli tylko co? Czy menzurki, czy... Chyba menzurki nam się skończyły, my przecież 50 mikstur to spokojnie zrobiliśmy. Na pewno. Albo Jean. Czekajcie, menzurki mogę kupić, co ja, co? Menzurki? Nie, no menzurki mam, a czysty alkohol? Na pewno też mam. Coś tam się skończyło, tylko teraz nie wiem co. Premia do akcji życiowej, Jezu, ile życia teraz mi wpadnie. Ohoho, kochani. Zajebiście. Oczywiście wypijemy to wszystko, nie no, czyste eliksiry mam. Pewnie jakieś te, jakaś mikstura nam się skończyła i tyle. Eliksir zręczności wzmocniony mutagenem. Kurde, tyle tego życia, tych mikstur zrobiłem? Cholera jasna. Dobra. I to szybciej bez i. Także 1900 nawet punktów będziemy mieli życia. Ale fajnie. Ponad nawet. Może do 2000 uda się wbić w tym trzecim rozdziale, byłoby naprawdę miło. Tyk. Będę musiał też zobaczyć, czy mogę przygotować jakieś ciastka za chwilkę. Na pewno też to mi da dodatkowe punkty w inteligencję, bo tylko no, właściwie na inteligencji mi najbardziej zależy. No i 1930 punktów będziemy mieli, naprawdę sporo. No i tym oto sposobem wbiliśmy prawie, że 300 punktów życia. Także bardzo miło, grę zapiszę i lecimy teraz na farmę... Na farmę Onara, dlatego że tam możemy piec ciasta. Farma. Nie mówcie, że tego jeszcze nie ten. Korinis nie, martwa harpia do obozu myśliwych. Będę musiał z obozu myśliwych tak lecieć. I właściwie na tym zakończę odcinek. Wiem, że on był dosyć nudny, dlatego że chodzę, bawię się w takie, no taki odcinek stricte przygotowywawczy, tak? O, tam jest. Zajebiście. Żeby mi nie przypierniczył z tego skilla. W ogóle fajny jest ten skill, mam nadzieję, że... Zresztą nie, będąc magiem... Raczej nie będę mógł z niego korzystać. W sensie magiem ognia. Tu się zrespiły, jak widzicie, potworki. Super. Dodatkowe punkty doświadczenia. Właśnie, jeszcze u tego Erola na pewno będę mógł kupić jakieś stalowe pręty na przykład. Także pójdę do niego. Dużo ludzi zapomina o tym handlarzu, właśnie o tym Erolu. A on naprawdę może mieć ciekawe przedmioty. No.
on tu kolejny, kurde, poszukiwacz. Ciekawe, ile za niego doświadczenia dostanę, tylko na razie wolę nie próbować, bo dostanę po dupie od niego, to jest pewne. Czekaj, tu jeszcze ciemne grzyby mamy i to naprawdę w dużych ilościach. Dobra. Erol, cześć. Posłuchać nie, to nie, ale potrzebuję towary. Widzicie, ona 5 nawet. Ma ser żółty, ma jean. Także jak sami widzicie, koleś ma dosyć dużo przydatnych rzeczy. Ogniste ziele, les polny. Będę musiał iść do tego zielarza jeszcze na pewno, który jest w... Jeszcze są jakieś kurde rośliny, których nie zebrałem. Dobra, będę musiał iść na pewno do zielarza, który znajduje się tam za Korinis, dlatego że on może mieć... Może mieć on w swoim ekwipunku, w swoim sklepie, nazwijmy to. Szczaw królewski, który na pewno by mi się przydał teraz. Zwiększyłby mi to na pewno trochę manę, ale na manie aż mi tak super teraz w tym momencie nie zależy. Na tej, o kurde, dwa poszukiwacze obok siebie. Nie trafi mnie. Jestem szybki jak strzała. Dobra, cudownie. Okidoki. Także za chwilkę będziemy, kochani, kończyć ten odcinek. Jeżeli zanudzałem, to wybaczcie bardzo. Raul, a ty... Co ty na to, oprócz tego wszystko w porządku? Dobra, koleś ma mnie w dupie z tego, co widać, ewidentnie. My musimy iść, kochani, tutaj. To jest... Nie mów, że o tym nie wiesz. Co koleś taki cięty na mnie jest? Halo, kolego, mam nadzieję, że mnie nie pobijesz! Dobra. Co my tu możemy zrobić, kochani? Ciasto jabłkowe, ciasto z grzybów. Ciasto z grzybów można, miodowe ciasto można. Tylko które mi dawało co? Czekajcie, chyba miodowe mi dawało inteligencję. Ale mogę się mylić. Czekajcie, ciasto. Ciasto miodowe. Gdzie to jest ciasto miodowe? Ciasto z miodem. Premia do inteligencji 2, oczywiście, że tak. Ciasto z grzybami już nie. Dobra, czyli nas interesuje ciasto miodowe, kochani. Ciasto... miodowe ciasto. Nie mam składników? O rany. A ciasto jabłkowe co mi dawało? Nie mam. Właściwie tylko ciasto z grzybów mogę zrobić póki co. Już nie mam składników. No nie, no nie mówcie. Serio, tylko jeden mogłem sobie zrobić, jedno ciasto miodowe. Ale lipa. Ciasto rybne. Ciasto z mięsem. Cholera, dużo tych rzeczy może mnie nauczyć. No nic, słuchajcie, idziemy do Lee jeszcze, pogadać z Lee, bo nam powie na temat, coś na temat Lorda. Nie na temat Lorda, ale na temat... To ciebie nużne. Beneta. Dobra, tu już wiemy. Tu już wiemy. A od ciebie będę chciał na pewno... Tylko dżin właściwie. Myślałem, że koleś będzie mógł mi sprzedać stalowe pręty, ale widzę, że nie bardzo. Cifer, od ciebie coś? Czekajcie, od Cifera można było, z Ciferem można było handlować na pewno. A on ma, no co ma, no blanty tylko. Nic ciekawego. Kupię od ciebie gulasz tylko. I spierdzielaj. Byłeś w klasztorze. Cóż, najemnik, ale... Naucz mnie znosić mróz. To na pewno mi się przyda. Czyli to wszystko. Czyli teraz naszym zadaniem będzie uratować Beneta. Naszym zadaniem będzie uratować Beneta. Czekaj, tylko zobaczę. To jest mi potrzebne do zrobienia ciasta miodowego. Handel i rzemiosło, nauczenie, czekajcie, bestiariusz, kiletnie to.
Nauczyciele w gildii złodziei, alchemia nie. Momento. Zapasy stali, receptura wina, okawozie piratu, handel spirytami, że wprawdzie mana, nauczyciel w obozie bandytów, gotowanie, o. Grzybową czarną polewkę, do tego celu potrzebuje 50 ciemnych grzybów oraz jednego ognistego ziela. Mięsny gulasz, do tego celu potrzebuje kilku ciemnych grzybów oraz owadziego mięsa. Teraz mogę spoznać kopot z leśnych jagód, do tego potrzebuje 30 leśnych jagód i roślin leczniczych. Tak, mogę gotować kompot z polnych jagód, do tego potrzebuje 20 dzikich jagód i ziół leczniczych. Ja pierdzielę. Teraz wiem, jak zrobić piec piernik. Potrzebuje do tego będzie 5 garnków miodu, 5 bochenków chleba, 3 kawałki sera, winogrona, mleko i butelka wina. Piernik. Ciasto z grzybami, szarlotkę. Cholera jasna. Dobra kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, łapkujcie, komentujcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic Mroczne Tajemnice. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia kochani. Trzymajcie się. Cześć.